Kamil Durczuk nie ma powodów do radości, dotarły do niego informacje, których wolałby uniknąć. Dziennikarz będzie musiał przygotować się na to, że stanie przed sądem. Do tej chwili nie wiadomo, kiedy odbędzie się proces, jednak zarzuty są bardzo poważne. Według kodeksu karnego Kamil Durczuk może trafić do więzienia nawet na 8 lat. Dziennikarz nie uniknie już odpowiedzialności, wydarzenia sprzed roku nie dają o sobie zapomnieć. Decyzja sądu jest stanowcza i nieodwołalna, były dziennikarz będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny. Kamil Durczuk będzie musiał stanąć przed obliczem wymiaru sprawiedliwości i odpowiedzieć za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, kierując samochodem w stanie nietrzeźwości. Dziennikarz spowodował kolizję w lipcu zeszłego roku. Wjechał swoim BMW w słupki, które odgradzały jezdnię od remontowanego odcinka drogi. Jeden ze słupków uszkodził samochód, który jechał z naprzeciwka. Śledczy mają dowody na coś jeszcze. Kamil Durczuk miał być jeszcze pod wpływem środków usypiających. Biegli wykazali, że po zażyciu tych leków nie można prowadzić pojazdów przez 24 godziny. A oskarżony zażywał te leki w połączeniu z alkoholem, co również obniża koncentrację i zdolność reakcji kierującego pojazdem na ewentualne pojawiające się zagrożenia drogowe. Zdradził dziennikarzom faktu Witold Błaszczyk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Kamil Durczuk tuż po kolizji został poddany badaniu alkomatem, wynik pokazał 2,6 promila, dziennikarz trafił do prokuratury. Sąd odrzucił wniosek o tymczasowe aresztowanie. Dziennikarz przyznał się jedynie do jazdy pod wpływem alkoholu. Po wyjściu z prokuratury Kamil Durczuk znajdował się pod dozorem policji. Otrzymał zakaz opuszczenia kraju i musiał uiścić 1500 zł poręczenia majątkowego. Prokuratura przez rok przesłuchała kilkadziesiąt osób, 14 z nich ma zeznawać przed sądem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy proces, jednak dziennikarz wie, że może grozić mu nawet 8 lat pozbawienia wolności. To są dla mnie bardzo, bardzo trudne dni. Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura, napisał Kamil Durczuk po opuszczeniu prokuratury.